Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak Pani Dyrektor mówiła, ja tutaj w tej szkole nie byłem 20 lat, także wyobraźcie sobie, ile czasu mnie będzie było. W sumie od zakończenia szkoły, więc naprawdę czas leci bardzo szybko. Moi drodzy, ja tak zrobię z Wami coś takiego na początek, jak, żebyśmy się trochę rozgrzali, trochę się lepiej poznali, dobra? No ja zostałem przedstawiony, mam na imię Tomek i teraz chciałbym poznać Wasze imię. No i wiadomo, że nie będę miał czasu, żeby do Was wszystkich, nie? Podejść teraz i każdego zapytać o imię. Dlatego miałbym do Was taką prośbę, żebyście na 3-4 wszyscy głośno, mam nadzieję, że ktoś siedzi w klasach teraz i się uczy, bo nie będziemy przeszkadzać, a zresztą nieważne. Najwyżej przeszkodziły. Na 3-4 wszyscy głośno krzykniemy swoje imię, dobra? I wszyscy wtedy będziemy zapoznani i będziemy się miło czuć. Uwaga! Na 3-4! Wychodzimy do normalnej pracy. Myślę, że wszystkie panie nauczycielki potwierdzą. No to czekamy miesiąc na tę wypłatę, prawda? A w kabarecie to jest o tyle fajne, że my od razu jakby, poza oczywiście wypłatą, bo to są gigantyczne pieniądze, my się widzieli, jakby samochodem przyjechał. Nie no, oczywiście żartuję, samochodem mam 10-letni. Natomiast to jest bardzo fajne, że my jakby od razu dostajemy nagrodę w postaci tego, że publiczność się śmieje, że publiczność się bawi, że ludzie do nas po występie przychodzą i mówią, że było fajnie, że bardzo im się podobało. I to jest naprawdę fajne, że jakby od razu mamy tę nagrodę. Tę nagrodę ze strony publiczności. I to jest fajne, no, bo można podłechtać swoją próżność i naprawdę bardzo miła praca. Dobra, kto tam jeszcze się zgłasza? Dobrze, to jest słyszał, o, już możemy wrócić normalny mikrofon. Będziecie sobie przekazywać. No i pan Mirek tutaj będzie czuwał, żebyście jakichś brzydkich słów mówili do mikrofonu. A ta praca jest trudna? Czy ta praca jest trudna? I tak, i nie. Wiesz, bo to jest bardzo sympatyczne, że... No niektórzy myślą, że to jest bardzo łatwa praca, że wystarczy wejść, zrobić coś głupiego i rozśmieszyć ludzi, ale to tak nie jest niestety, bo no, z bólem serca stwierdzam, że ludzie są dość inteligentni, dość mądrzy i byle co ich nie rozbawi. I trzeba się naprawdę nastykować, żeby sketch był ciekawy, żeby to, co pokazujemy na scenie, było logiczne i żeby to się ludziom podobało. Więc to wymaga dużo pracy, żeby coś śmiesznego robić. Tak? Tak. I czy pan był przyjacielem mojego taty, Tomka Bogaczyka? Tak! Tak. Byliśmy naprawdę świetnymi kumplami. Lubicie kabarety szkolne. Chciałem powiedzieć, to dobrze, że mi pani przypomniały, że my tutaj z twoim tatą właśnie robiliśmy na jakiejś akademii, pamiętam, kabaret. Śpiewaliśmy piosenki kabaretu Otto. Piosenki kabaretu Otto na pewno zabolała mnie plomba. Robiliśmy jakieś swoje teksty, nawet mieliśmy. Także to już tu były początki. Chyba nawet tu na tej akademii czy indziej. No to właśnie tak. I zrywam Marynę. Dokładnie. I to właśnie na tej podłodze się działo. I ja bardzo dobrze wspominam czasy szkoły. Ja w ogóle zaczynałem w szkole w bardzo zamierzchłych czasach, także mam naprawdę zazdroszczę, bo ja zaczynałem się uczyć, to chodziliśmy tam w PGR-ach, nie wiem, kojarzycie, jest taki budynek, to tam mieliśmy zerówkę w pierwszą klasę. Dopiero jak byłem w drugiej klasie, to wybudowano tę szkołę, a salę gimnastyczną wypakłem w siódmej klasie, jakoś tak. Także na początku to nawet boiska nie mieliśmy. Ale bardzo miło wspominam te czasy. Nie wiem, czy tak miło mnie wspominają nauczyciela, bo ja zawsze miałem problemy z zachowaniem i zachowania nie miałem najlepszy, ale za to uczyłem się całkiem przyzwoicie. Pani Jaskółecka prosiła, żeby pozdrowić, nie mogła dzisiaj być. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, proszę przekazać swoje pozdrowienia. Pani Jaskółecka była wychowawczynią pierwszą pana. Tak jest, tak jest. A potem pani Kazimierczak. A potem pani Kazimierczak, pani dyrektor Kazimierczak, kieru was. Tutaj kolejna takie pytanie, was i wie. I mam dziecko. Chłopca czy dziewczynkę? Chłopca, 4 lata wczoraj skończył. Dziękuję, przepraszam za pytanie. Słucham? Piotruś. Dobrze. Masz na drugi Piotr, super. No to świetnie. Piotr, mamy cały wysyp. Mogę teraz ja? No, słucham. Moja prawie, że sąsiadka, tylko już tam nie wiesz. Ale telegram tam już nosiła. Tak jest. Ale mam trochę niższa. Ja mam pytanie, ma pan jakieś
Ale że na mojego autostradzie jakikolwiek. Obojętnie, ale ulubiony. Taki najbardziej. No, ciężko by było stwierdzić. No, parę takich było, ale... Ja na przykład nie wiem, czy wy kojarzycie, bo to są też bardzo zamieszłe czasy, ale ja bardzo lubię latający cyrk Monty Python. To jest taki absurdalny humor. I tam bym chyba znalazł parę takich skeczy. Na przykład skecz o Michale Aniele, który... nie, o Leon... Kurczę, kto to... Nie, Fresk ostatnio wieczorze chyba Michał Anioł co? Tak, Michał Anioł przychodzi do papieża, taki skecz historyczny. I dostaje od papieża okrzan, ponieważ na ostatnim wieczorze źle namalował. No na przykład namalował tam kangura, namalował trzech Jezusów, no i tak się ten absurd pogłębia. I takie skecze lubię, chociaż z polskich kabaretów na pewno też był coś dobrego. Na przykład bardzo lubię kabaret Kraw i bardzo lubię kabaret Moralnego Niepokoju. Z polskich kabaretów chyba ulubionym moim skeczem są drzwi kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie wiem, czy kojarzycie, to taki skecz sprzed 3 lat. Tak jest, wyjściowo. Żeby się otwierały i zamykały, takie sobie wymarzyłem. Słucham. A podobało się panu w naszej szkole? Tak, bardzo. Czy się podobało w naszej szkole? Bardzo mi się podobało w naszej szkole. Bardzo mi kochał na naszą szkołę. Dlatego chętnie przyjechałem. Ale gdzie? Tutaj? No tutaj w szkole, tak jak mówiłem, raz właśnie z Tomkiem Bogaczykiem robiliśmy... Znaczy, ja występowałem na akademiach jakieś tam, wiadomo, recytacji i tak dalej, ale raz właśnie robiliśmy kabaret, że stricte kabaret i trochę nawet mieliśmy swoich tekstów o szkole. Nie pamiętam, czy były śmieszne, ale wiem, że próbowaliśmy. Były śmieszne. O, były śmieszne, no to super. Zapomniałeś, dobra. Dobra, no, znaczy, ja jako... Wiecie, jako urodzony pantoflarz powiem, że autorytetem jest dla mnie moja żona i więcej nie wolno mi powiedzieć. A tak na serio, to nie wiem, czy ja się zastanawiałem nad tym, kto jest dla mnie autorytetem. Jeśli chodzi o kabaret, w sumie z tej działki mi najłatwiej powiedzieć, no to autorytetem i świetnym kolegą i w ogóle bardzo fajnym człowiekiem jest Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju. Naprawdę go uwielbiam. To jest człowiek inteligentny, oczytany, bardzo sympatyczny i naprawdę dużo fajnych wizji spędziłem i dużo się uśmiałem słuchając jego anegdot, które niestety też nie są do opowiedzenia tutaj. Słucham. Artura Ambrosa zna? Tak. Też bardzo sympatyczny człowiek i też go uwielbiam na scenie, bo jest naprawdę bardzo śmieszny. Pytanie było, czy znam Artura Ambrosa. Nie wiem, kojarzycie? Wszyscy kojarzą? Większość kojarzy? To obejrzyjcie sobie gdzieś na YouTube Artura Ambrosa, bo naprawdę warto. On zaczyna po konferencji, prawda? A teraz występuje z programem takim kabaretowym, bo śpiewa bardzo fajne piosenki i naprawdę warto tych piosenek sobie posłuchać. Słucham. Tak. Janek to chyba był ode mnie za jakieś 2 lata starszy, o ile się nie mylę. Albo 3. Ale słucham. Czy znam moją Artura Gamrona? Tak. No. Dobra, koniec pytania o słucham. Zachowanie? Z moim zachowaniem w szkole, ogólnie z moim zachowaniem w szkole było tak, że miałem trochę uwag w dzienniczku i zawsze było tak, że groziło mi zachowanie gorsze, ponieważ miałem dobre oceny i na koniec dostawałem świadectwo z paskiem, to zawsze nauczyciele szli mi na rękę i dostawałem to zachowanie trochę wyższe niż zasługiwałem. No pamiętam, jak raz pani Kazimierczak, moja wychowawczyni, się wkurzyła i w ogóle wystawiła mi na początku nieodpowiednie, ale potem i tak doszło do bardzo dobrego, wszystko się da załatwić. Wniosek? Warto się uczyć. Warto się uczyć, tak. To pomaga. Słucham. Czy zna pan Andrzeja Zanowskiego? Tak, znam Andrzeja Zanowskiego. Thank you.
może troszeczkę tak poważniej, ale co kabareciarz na zmianę kanału lektur szkolnych? Na zmianę kanału lektur szkolnych? Prawdę mówiąc, nie wgłębiałem się w temat, tylko obiło mi się o uszy, że nie ma pana Tadeusza. No i moim zdaniem to źle. A czy w takim razie można liczyć na jakieś odcięcie, że tak powiem, tej tematyki w kabarecie? Bo myślę, że... Nie wiem, czy już ktoś tego nie zrobił. Wydaje mi się, że już o tych lekturach, bo to jest tak z kabareciarzami, że to w sumie z takimi aktualnymi tematami jest tak, że kto jest najlepszy. I wydaje mi się, że jak gdzieś już byliśmy na jakiejś realizacji, gdzie widzieliśmy inne kabarety, to już o lekturach była mowa o tym, że pana Tadeusza nie ma. A co tam jeszcze wypadło tak z ciekawości? Trylogia też wypadła. A czy się jakbym miał oceniać trylogię, to pewnie to nie jest wielka literatura, aczkolwiek bardzo dobrze to się czytało. Ale pan Tadeusz, bez pana Tadeusza sobie nie wyobrażam. A ty i tak każdy przeczyta. Chyba może polonistka zmusi, prawda? Czy nie? To teraz może ja. No właśnie. No właśnie. No i bardzo proszę. Dwie osoby stoją na scenie. Publiczność wymyśla, gdzie one się znajdują, gdzie będzie się działa scena. Na przykład załóżmy, nie wiem, w sklepie i osoby, które występują, muszą swoje kwestie zaczynać od kolejnych liter alfabetu. Czyli na samym początku mamy trudno, bo trzeba znać alfabet, ale potem już jest śmiesznie, gdy musimy się gimnastykować i musimy od każdych kolejnych liter alfabetu zaczynać swoje kolejne zdanie. Więc jakbyście kiedyś chcieli takiego czegoś spróbować, to naprawdę zachęcam, że to jest bardzo fajne i bardzo ładnie mogłoby się sprawdzić właśnie w ramach rozrywki, żeby na przykład akademie szkolne nie były takie sztywne, nie było tylko recytowania własnych wierszy. Dobrze. To moi drodzy, to teraz z panem Darkiem odegramy tutaj dla was jakąś scenkę. I powiedzcie mi, gdzie ta scenka ma się dziać? W zoo. Bardzo w zoo. I musimy mówić kolejnymi literami alfabetu. Wiadomo, bez O, E, no bo na to się Y, bo na to się nie da żadnego zdania sensownego zacząć. I powiedzcie mi, albo żeby było prosto, zaczniemy od literki A, skończymy na literce Z. Tak jak Pan Bóg przykazał. Czyli uwaga, 3, 4. A widział Pan aligatora? Byłem wczoraj, widziałem. Co robił? Dużo jadł. Emu zjadł, czy jakiegoś innego strusia? Faktycznie emu. Głupie są te aligatory, przecież emu są niesmaczne. Hipopotamy są mądrzejsze. I co jeszcze możesz mi powiedzieć o hipopotamach? Jedzą bardziej wybredne rzeczy. Kurczę, no a co na przykład? Latem na przykład lody. Łubi? Łubi jedzą? Może tak, ale nie widziałem. Najwięcej jedzą słonie. O, może bym się tutaj nie zgodził. Powiedz, co? Na niektórych ludzi, w dalszej ciągu, na niektórych ludzi co więcej jedzą. Przykładowo? No, raczej... Nie powiem, kto to jest. Sugerujesz, że to ja? Tomek mu na imię. Uważasz, że jestem gruby? Widziałem grubszych. Zawsze potrafisz wyjść z trudnej sytuacji. Tchórz za mórz, co bał się burz. Gdy szmot burzy był tuż, tchórz tchórzliwie trząsł się już. Często drżała nasz tchórz brzdąc, gdy szła z deszczem burza grzmiąc. Deszcz zmierzch wieszczył wczesny susz, pierzchał tchórz, aż wzwyższe mu górz. I grzmiał tchórz wśród puszczy burz, brzemię burzy ciąży już. Tak rozbrzmiewał tchórzy żal, że aż załkał krzepki drwal. Któż drwić śmie ze zwierza tchórz? Któż, przepraszam, wszak ten tchórz nie żaden tchórz, to przezorny wszakże zwierz i ty też się burzy strzeż, szepcze tchórz unosząc brew. Boże broń, ty stroń od drzew, lwienie do pnia bioruna blask,
Grom w pięciopie z gromkim trzask. Mądrze głosi tchórz ofretka. Burza w puszczy to nie pletka. No tak się składa, że ja jestem jedynym zdolnym do pracy pedagogiem w tej placówce, więc będziecie mieć ze mną zastępstwo. Na wszystkich lekcjach do końca tygodnia. No to ludzik. Język polski. Dobrze, więc jak już wspomniałem, tak się zrobił tamto, tak? Proszę, karteczki będą dobra. Nie, 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 ja się nie dam tego plumać! Tak szkoda! Mój ogromny problem właśnie się skończył! Moja mama to więcej nie zostanie! Zagram! Leżałem kilka minut za kulisami i nie mogłem oddychać. Teraz już się przyzwyczaiłem. Moi drodzy, no nie wiem, są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze chcecie się coś dowiedzieć? Ale nie opadę. Jeden kanał. Ojej. Ja nie pamiętam żadnych takich, wiesz. No? Proszę pana, a kto to był ten, kogo pan przezywał? To moi koledzy z kabaretu. Oni ze mną występują w tej scenie i... Tak, oni są przyzwyczajeni do tego, że wyzywam, czy tutaj Wojtka, no to próbam. Także to właśnie jest to, że mówiłem, że ta praca jest również trudna czasami, prawda? No trzeba dać się okruć koledze, czasami da się kopnąć Powiem wam w tajemnicy, że kiedyś było tak, że właśnie z Wojtkiem tutaj graliśmy kiedyś taki sketch, gdzie ja byłem takim bibliotekarzem, który wpadał w szał, jak ktoś niszczył książki. No sketch ogólnie polegał na tym, że przynosił książkę z zagiętą okładką. No i potem, jak on na kopach wyganiałem z tej biblioteki. No i my wtedy jeszcze graliśmy w takich ciężkich butach, takich glamach okutych, taki mieliśmy imidż sceniczny. No i niestety źle Wojtka trafiłem. Nie trafiłem go w tyłek, tylko trafiłem go w bardzo czułe miejsce. I on biedny, na szczęście na tym występie, gdzie to się stało, nie grał w następnym sketchu, bo przez cały sketch leżał biedny za kulisami i jęczał z bólu. Ale na szczęście potem mu się trójka dzieci urodziła, także wszystko jest w porządku. Nie musicie się martwić. No słucham, jakie jeszcze są pytania? Ile lat pan pracuje? W kabarecie, tak? Kabaret mamy od lat, to 2002, Boże Święty, 11 lat. 11 lat, więc trochę już upłynęło, trochę razem spędziliśmy. Także w sumie teraz, jak jedziemy razem samochodem, to już nie mamy o czym rozmawiać, bo znamy się lepiej niż ze swoimi żonami. Słucham. A pan tak długo był w kabarecie? No, tak, tak. Tak długo. Największym kolegą tutaj w szkole? No to moimi najlepszymi kolegami byli właśnie Tomek Bogaczyk i Leszek Karty. To byli moi przyjaciele z czasów podstawowych. A jak pan pracuje w kabarecie? No tak jak mówiłem, 12 lat. 12 lat pracuję w kabarecie. Założyłem kabaret na studiach, potem jeszcze pracowałem po studiach jako prawnik w sądzie. Kończymy powoli, tak? Pan pokazują. Para nienormalnych, tak? Znam Igorkę i Kryspin, tak. Igor Kwiatkowski, który gra Maniolkę i Kryspina. Bardzo śmieszny, bardzo sympatyczny chłopak. A czy pan lubi grać w piłkę nożną? Tak, bardzo lubię grać w piłkę nożną. Jak chodziłem tutaj do podstawówki, to w reprezentacji szkoły stałem na bramce. No niestety zawsze przegrywaliśmy. Za Sutorem nam się czasami zdarzało wygrać, no ale już na przykład z Neklon to dostawaliśmy solidne baty, pamiętam w debiucie 13-0. To naprawdę bolało. Naprawdę bolało. A za Sutorem w debiucie udało nam się wygrać 3-2. I pamiętam, że przegrywaliśmy już 2-0. Było 2-2. I Łukasz Szczerny wtedy chciał dośrodkować, a miał to tak zamiar, że nam miało piłkę do bramki i wygraliśmy 3-2. Ale znam już kiedyś z Zasudowym, było tak tutaj na tym boisku naszym, że graliśmy. Dobrze, my mieliśmy zwiadę, prowadziliśmy 2-0, a w
całym meczu dostaliśmy w tyłek 5-2. I to było bardzo niemiłe, bo po przerwie myśleliśmy, że mecz mamy wygrany. Także nigdy nie można myśleć, że już się wygrał. Ale to trzeba było być ważne, skoro pan Tomek, zobaczcie, 20 lat nie był w naszej szkole, a te wszystkie wyniki mamy. Ja to wszystko pamiętam, ja to przeżywałem wtedy, przecież ja ten. Jeden mecz pamiętam z Asutowem, gdzie oni mieli ogromną przewagę, ja stałem na bramce. Wybroniłem mnóstwo sytuacji sam na sam, nawet jedną, dwóch napastników na mnie. I w jednej z ostatnich minut jedna sytuacja sam na sam, 1-0 przegraliśmy. Nie mogłem tego przeżyć. A kolana miałem takie poździerane, że jak potem poszedłem do kościoła, bo byłem ministrantem, to mógłbym mu klepnąć. Ostatnie pytanie. A pan jest mistrzem piłki nożnej? Mistrzem? Nie jestem dobry w piłkę nożną. Jeśli chodzi o sporty, bo zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, bo to nie jest tak, że... Ale słyszałem, że ta nowa górka, jeśli chodzi o sport, jest bardzo dobrze wygląda. Bo naprawdę zachęcam do uprawiania sportu, bo potem na stare lata to idzie. Temu, kto nie uprawiał sportu, to na przykład przynosił zwolnienie z błędu, bo się nie chciało ćwiczyć. A ja się pochwalę, że od kilku lat, bo jak zobaczycie jakieś starsze filmiki z nagraniami naszego kabaretu, to głównie tak 20 kilo więcej. I ostatnia myśl, tylko do końca, bo już biedne stoicie. Było nas tak 20, nie tak 20 kilo więcej i pewnego razu się założyliśmy wiosną, to było jakoś w kwietniu, że każdy z nas z kabaretu ma przebiec maraton jesienią i kto nie ukończy maratonu, płaci 500 zł do kasy kabaretowej. No jako dla poznaniaka wielkopolanina, no to powiedziałem, że co jak co, ale 500 zł nie przeżnę. No i ten maraton wtedy ukończyłem i od tego czasu biegam, no i teraz w październiku będę biegł 10 maraton w moim życiu, także już troszkę tego nabiegałem i już tak o 45 minut się poprawiłem w stosunku do pierwotnego wyniku. Także naprawdę warto coś robić i warto się ruszać. Dobrze, to co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja myślę, że ci, co byli najbardziej aktywni w pytaniach, to jakieś tam piąteczki drobne dostaną, nie? I że słyszy się pan w ogóle na to spotkanie, które jest realizowane w projekcie z pasją i z historią i pasją. O, to nie widziałem, że to ma takie oficjalne ramy. To tym bardziej dziękuję. Naprawdę to było mi bardzo miło, że to z pani strony była przyjemne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki. O, prawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyich rodziców znam, to serdecznie pozdrówcie.